Witam serdecznie w kolejnej części. Muszę Wam powiedzieć, że ostatnio uświadomiłem sobie po raz chyba już wtóry, że dwiema osobami, które używają tego mewowskiego, dzień dobry wieczór, dwiema osobami w moim życiu to jest właśnie mew i co ciekawe, mój ojciec. To jest trochę dla mnie zabawne. Pewnie Jung powiedziałby tutaj o jakiejś. Kosmicznej synchroniczności, a więc jest to tym bardziej dla mnie też takie ciekawe i znamienne. E, chyba to nie jest przypadek, krótko mówiąc. E, właśnie w takim kontekście do poprzedniej audycji, krótki suplement na temat Junga. E, chcę powiedzieć dosłownie parę słów na temat jego matki i też cały czas tą intencją, aby wam tutaj trochę przemycać tematów takich od kuchni, jeśli mówimy o, o astrologii. Nie po to, aby Was jakoś przekonywać do tego systemu mocno, bo też znając, wiedząc, jak to wygląda nauka tej astrologii, wiedząc, że sam po rocznych, mocnych, rocznych studiach, to znaczy mówię tu o pierwszym roku, który już tam był wiele, wiele lat temu, po pierwszym roku w dalszym ciągu byłem bardzo sceptyczny, chociaż z drugiej strony miałem wiele potwierdzeń, że jest tu faktycznie wiele rzeczy, które się Sprawdza, ale wciąż było mocne przekonanie, że no, możliwe, że to jakiś przypadek. Więc też chcę dodać, że nikomu się z Was nie dziwię, tym, którzy mają tu wątpliwości. Jest to bardzo naturalne, bardzo zdrowe, ale też chcę powiedzieć, że nie powiem, że, że jestem zaskoczony tą ostatnią analizą Mewa i tym, że tak wiele informacji się potwierdziło. Mimo, że przecież mówimy o, mówiliśmy o tylko znaku zodiaku, więc to jest niewiele, to jest taka zupełna baza. Zawsze to będę powtarzał, że szczegóły pochodzą od planet, od analizy planet, które naprawdę mogą w dużym stopniu zmodyfikować tą całą sytuację. I faktycznie czasem tak może być. Jeśli będziemy tylko się skupiać na znakach, to może być jakaś większa rozbieżność. Tu praktycznie 100% rzeczy zostało potwierdzone, a mówiliśmy tylko o samym znaku Zodiaku. Dzisiaj zrobimy trochę głębiej, głębszą tą analizę, też z racji naszej głównej postaci, która no, na pewno na to zasługuje, z racji tego, że sama. Była takim analitykiem, no więc należy jej się też mocna analiza. Dlatego dziś będzie taka namiastka prawdziwego odczytu astrologicznego. Nie będzie to jeszcze odczyt, będzie to rozczytanie planet, coś e, głębszego. Będzie też mowa o panchandze tak zwanej, więc to będzie w późniejszej części i e, to sobie omówimy, czyli trochę głębiej w temat Freuda sobie tutaj wejdziemy. No a teraz temat tej matki więc jeśli mówimy o matce, to jest czwarty dom w horoskopie, ale nie tylko czwarty dom, bo tak naprawdę władca tego domu pokaże matkę. I my w takiej pełnej analizie musimy zbadać te wszystkie elementy, czyli sam dom, zobaczyć jaki tam jest klimat. W tym przypadku jest księżyc, więc tu możemy powiedzieć, że to jest bardzo dobre. Z drugiej strony, ten księżyc jest mocno uszkodzony. Poprzez wpływ Rachu i Saturna, bo Rachu aspektuje zawsze drugi dom od siebie, Saturn trzeci dom od siebie, I, i dlatego Księżyca jest to bardzo niekorzystne. Druga sprawa to jest taka, co może być dla Was zaskakujące, że w zależności od tego, czy urodziliśmy się w dzień czy w nocy, inne planety pokażą naszą matkę. To jest też trochę takie odwołanie do tego, o czym mówił Mef na temat właśnie Freuda. I o tych dwóch stronach, że tak powiem, medalu, I, tak, i taka właśnie sytuacja tutaj jest w astrologii wedyjskiej. Może to też Wam się wydać dziwne, dlaczego tak jest, bo przecież matkę mamy jedną, więc no, jedna planeta powinna ukazywać tą osobę, ale w astrologii to tak nie działa i myślę, że też w życiu tak to nie działa, ponieważ no, po pierwsze ta matka może też zmieniać się z czasem może mieć kilka obliczy. I to jest naprawdę głęboki temat, więc tak naprawdę kilka planet jest w stanie ukazać matkę. Jeśli chodzi o mamę, to jest księżyc, może to też być Wenus i tak naprawdę władca domu czwartego. Więc jak widzicie, już mamy trzy planety. Każdą możemy sobie przeanalizować. W odniesieniu do ojca to będzie słońce, to może być Saturn i to może być władca domu dziewiątego. No więc już widzicie, można o każdej z tych planet troszkę porozmawiać i zbadać ten temat. I kończąc ten temat, zauważcie, co tu się faktycznie dzieje. Władca tego domu, bo to jest Mars, jak widać, czyli Mars ukazuje mamę w horoskopie. I ten Mars jest w skorpionie, czyli mama jest skorpionowa, czyli zatopiona w. Okultyzm, bo jest to najbardziej taki znak związany z okultyzmem. No i kolejna sprawa to jest taka, że z racji tego, że Jung urodził się w dzień, Wenus również możemy brać pod uwagę w kontekście analizy matki. Zauważmy, Wenus jest w szóstym domu od ascendentu. Jeśli przypomnicie sobie ten fragment z poprzedniego nagrania. Dotyczący Beatlesów tam była taka sama sytuacja, i jak wiecie, te domy 6, 8, 12 tak, to są domy, które pokazują dystans, problem, wrogość, jakieś przerabianie złych energii. No i myślę, że tym zakończę ten temat. Przejdę do kolejnego slajdu, jeszcze właśnie uzupełnienie. Bo Mef w ogóle fajnie mówił na początku tamtego nagrania na temat w ogóle tych zasad, tej analizy. Ja to chcę pokazać na jednym też przykładzie, jak znaki zodiaku, jaką tworzą relacje odnośnie planet. Więc dla przykładu lwa, który tu jest ascendant we lwie, który, jak widzicie, ma w tym miejscu takie podwójne, negatywne wzmocnienie. To już wiecie, że bo tu chodzi o ten horoskop kalapurusza, horoskop wzorcowy który w tym miejscu wyznacza dom dwunasty. Dom dwunasty pokazuje choroby, straty. Natomiast u lwa ten dom nakłada się na dom ósmy, tak? bo to jest ósmy dom dla lwa. I tu jest takie właśnie z tego względu podwójne negatywne wzmocnienie. I możemy to rozpatrzyć chociażby w kontekście zdrowia. No ale nie tylko. No ale tutaj dla przykładu zrobimy to na przykładzie zdrowia. Tym bardziej, że ten dom 8 i 12 są mocno związane z chorobami ze zdrowiem, więc mówimy, że lwy mają temat zdrowia, te ascendenty we lwie ściśle mówiąc, mają ten temat ze zdrowiem tutaj pod znakiem zapytania. Ściśle mówiąc, może to dotyczyć ich stóp chociażby. Zauważcie, po prawej stronie ja umieściłem tutaj grafikę, która pokazuje kala porusza w odniesieniu do części ciała. I to jest bardzo ważne. Więc dom 12 pokazuje stopy. Więc można powiedzieć, że nogi, że stopy dla ascynentów w lwie są zagrożone. Natomiast bardzo dużo będzie zależeć od tego, co się dzieje w tym domu, jaką tu mamy planetę, a po drugie, co się dzieje z władcą tego domu. Więc może być całe spektrum możliwości, tak? Jeśli ten władca będzie bardzo mocny, może to być, bo tym domem włada Jowisz. Tutaj mamy ryby, więc tym domem włada Jowisz. I jeśli Jowisz będzie wywyższony, na przykład będzie bardzo mocny, albo będzie w dziesiątym domu, to będzie, to będzie element, czynnik sprzyjający, tak? Czyli e, mogą wystąpić pewne problemy, ale one mogą być znacznie, znacznie mniejsze niż w przypadku tego, jeśli tutaj mielibyśmy trudne, e, trudne właśnie planety. No, i to jest, to jest ta różnica, moi drodzy. Planety, planety wnoszą już taką szcze, e, właśnie szczegółowość w to, co się dzieje w danych obszarach życia, chociaż z drugiej strony te tendencje karmiczne. W, nie wiem, 50 czy 70% one się zwykle zawsze no, e, potwierdzają, tak? Z tego względu, ponieważ no, taka sytuacja, aby mieć chociażby tego Jowisza wywyższonego, jest już sytuacją dosyć rzadką, tak? Niemniej może to wystąpić. No i to bierzcie zawsze pod uwagę. Ostatnim punktem w tym suplemencie jest odpowiedź na jedno pytanie, i w ogóle od razu chcę Was prosić o to, jeśli macie pytania, to piszcie je pod tym nagraniem. Tak się możemy umówić. No chyba, że macie szczegółowe pytania, to zapraszam do mnie, ale w komentarzach tak się możemy umówić, że ja będę czytał komentarze. Jeśli macie konkretne pytania, ja przed audycją je tam sobie przeanalizuję. I była jedna wątpliwość, jak to się dzieje, że, że osoby, dwie osoby z tym samym ascendentem albo nawet urodzone o tej samej godzinie mają różne życia. Z punktu widzenia astrologicznego jest to tak naprawdę niemożliwe, aby mieć, aby były, aby istniały dwa takie same horoskopy. Mówiłem w poprzednim odcinku, że jest 16 horoskopów podziałowych dotyczącej Dotyczących jednej osoby i te szczegóły życia, tak naprawdę te horoskopy, one się różnią, nawet jeśli ta różnica w narodzinach będzie kilka sekund, i to jest potwierdzone też w mojej tutaj praktyce. Badałem chociażby horoskopy bliźniaków, i tam było dosłownie tam kilka minut różnicy. Ale były duże różnice, zwłaszcza już w tych horoskopach podziałowych. Była inna nakszatra i tak dalej, i tak dalej. Więc nie istnieje coś takiego jak dwa takie same horoskopy. Poza tym, to co mówił Mew, też jest słuszne jak najbardziej. Mamy mimo wszystko wolną wolę w tej całej układance i faktycznie mamy różne możliwości do decydowania o tym, co chcemy wybrać z tego całego zakresu. Możliwości, więc to też bierzcie pod uwagę. Przechodząc już powoli do samej analizy, ale jeszcze na rozgrzewkę, bo lubię robić takie wprowadzenia, które też mogą być pewnym uzupełnieniem, tak? Możecie się zastanawiać nad tym, czy astrologia to jest jakiś taki właśnie dziwny, ezoteryczny system i na ile to się odnosi do realiów, czy coś podobnego możemy odnaleźć chociażby we współczesnej nauce. I jak najbardziej, tak? Tutaj myślę, że tą postać znacie. David Hawkins, słynny psychiatra, też nauczyciel duchowy. Zdaje się, że horoskopu tej osoby nie ma. Może to się kiedyś zmieni, ktoś to jakby uściśli, uzupełni. Bardzo chętnie bym tam zajrzał. Ale jak wiecie, jest to znana postać. Wiele osób zna książki tej osoby. Też będę odnosił się czasami do Davida Hawkinsa, bo fajnie niektóre rzeczy można połączyć z astrologią wedyjską, co też dla Was będzie takim głębszym zrozumieniem całego tematu. I ten cytat: Badania wskazują na to jeszcze raz mówię badania wskazują na to, że ludzkim zachowaniem kierują potężne wzorce energetyczne. Jak pamiętacie, David Hawkins tam głównie chodziło o kinezjologię, no ale ma to rzekomo, też jakby się na tym tutaj nie znam specjalnie, ale jest to tak przedstawiane, że jest to metoda naukowa. To, co się ukazało, to schematy pól energii, które były aspektami samej świadomości, niezależnymi od indywidualnych tożsamości. No, w astrologii jest to ukazywane poprzez te dziewięć planet. One reprezentują energię, tak naprawdę naszą karmę, naszą podświadomość, coś, co nas do jakiegoś stopnia kontroluje, coś, co jest niezależne od naszego, naszej woli. Tak? I czytamy dalej. Możemy zatem założyć istnienie nieskończonego pola, nieskończonego potencjału, samej świadomości, w której zawarte jest pole atraktorowe o potężnej mocy porządkując całe ludzkie zachowanie w to co jest wrodzone człowieczeństwu. I kontynuacja. W obrębie ogromnego pola atraktorowego znajdują się mniejsze pola o stopniowo zmniejszającej się energii i mocy. Kiedyś też wam to pokażę na przykładzie astrologii jak najbardziej jak się to odnosi, gdzie my to możemy znaleźć. I one z kolei kontrolują zachowania Także definiowalne schematy są zgodne we wszystkich kulturach i w czasie na przestrzeni całej ludzkiej historii. Dlatego astrologia będzie działać zawsze. Interakcje między wahaniami pól atraktorowymi składają się na historię cywilizacji ludzkości. Badania Hawkinsa są zgodne z hipotezą pól morfogenetycznych Ruperta Sheldrake'a oraz holograficznym modelem funkcjonowania mózgu Karla Pribrama. Przechodząc do kolejnego slajdu, sporządziłem tutaj dla Was, myślę, że bardziej użyteczną grafikę, którą będziemy tutaj wykorzystywać w kolejnych też nagraniach. Będziemy po prostu te dwie, te, znaczy tą grafikę i wszystkie rzeczy związane już z wykresami, będziemy sobie porównywać i pamiętając cały czas o tej zasadzie głównej, że. To co teraz widzicie to jest kala porusza, tak? Więc to jest ta pierwotna siatka rzeczywistości z naniesioną charakterystyką domów. Nie jest to pełna charakterystyka. Widzę teraz, że nawet tutaj kilka rzeczy warto byłoby jeszcze dopisać, ale w 95% przypadków powinno to wystarczyć. Więc dla przypomnienia mamy te domy Kendra i to jest ukazane poprzez żółte, poprzez żółty kolor Kendra filary życia. Jednocześnie, jak widzicie, ten czwarty dom tutaj ma również cechę związaną z duchowością bo 4 8 12 to są domy duchowe moksha moksha ajana druga klasyfikacja to trikona czyli skarby domy związane z naszą inteligencją ze szczęściem dziewiąty dom to jest szczęście ogólnie ważny dom w ogóle w analizie każdego horoskopu są też astrologowie, którzy mówią, że analiza horoskopu bez analizy dziewiątego domu jest zupełnie nieużyteczna albo, albo, albo no niekompletna zdecydowanie. Więc to są ważne domy, też y, zawierające w sobie naszą duchowość, kreatywność, y, też dzieci. Dziewiąty dom to jest ojciec. I te domy dusztana, prarabdha karma, o której troszkę mówiłem, czyli coś, co się musi zamanifestować w tych kontekstach bardziej dla nas nieprzyjemnych, coś, co powoduje, że możemy się rozwijać albo że ta nasza karma się, jak to się określa, wypala, czyli w pewien sposób zrzucamy, zrzucamy balast. I tu już przechodzimy do, do tej analizy, zrobimy najpierw analizę Sucho, suchą analizę znaku wagi, a później powiem więcej na temat planet. Od razu powiem, że jest to dużo, dużo trudniejszy horoskop niż poprzedni Karl poprzedni Jung. Jest tutaj kilka planet, które mają naprawdę duży problem. Więc to też jest dla was taka podpowiedź, bo. To też może być dobra informacja, tak? Można to też zrozumieć w ten sposób, że czyli również te horoskopy, które są w pewien sposób trudne, to nie oznacza, że człowiek, że człowiek nie może odnieść jakiegoś sukcesu. Jest wiele metod, aby sprawdzić dodatkowe czynniki, dodatkowe rzeczy, ale ta, ten główny odczyt, który nawet uwidoczni pewne problemy, nawet z tymi głównymi planetami, typu Słońce i Księżyc, tu jest taki przypadek. To sobie rozwiniemy za moment, to też nie oznacza, że człowiek nie może, nie może odnieść jakiegoś sukcesu. Może być tak, że nawet jedna bardzo mocna planeta już jest w stanie być taką energią napędzającą nasze życie. No w tym przypadku tak jest, bo to Słońce, które ukazuje ego, które ukazuje autorytet, które ukazuje siłę przebicia, wiarę w siebie. Ono jest no ekstremalnie mocne, bo jest wywyższone. Czyli ma duże oczekiwania. No, łączy się to oczywiście z ego, i w siódmym domu Słońce ma pewien problem. To omówimy sobie dalej, ale tak jak mówię, w zasadzie wystarczy czasami nawet jedna bardzo mocna planeta, żeby człowiek był jakoś widoczny w tym świecie. No, wywyższona planeta ma duże oczekiwania, ona będzie napędzała nas bardzo mocno w tym życiu. Ok, i przechodzimy do analizy. Tego, tego nie będę omawiał, to jest po prostu przypomnienie, że nakładamy horoskop Kala Jeśli ktoś nie pamięta, to może zajrzeć do pierwszej części. Tam chyba o tym mówiłem więcej. E, więc, e, no tutaj powstaje ta baza, tak? Widzimy, że siódmy dom Skala Purusza jest nakładany na jedynkę, dlatego te główne cechy związane z wagą będą miały dużo związków z siódmym domem, i to tyczy się każdego domu. Domów też Trikona, Dusztana i oczywiście tych domów Kendra, Moksha, Jana jak najbardziej również. Zatem przechodzimy do tych suchych tendencji karmicznych. Więc umieściłem te trzy grafiki. Możemy zatem sobie tutaj pewne rzeczy od razu zobaczyć, z czego one wynikają. Zacznę jednak jak zwykle od <laughs> przeczytania fragmentu z książki doktor Natalia Stala. Wprowadzenie do. Astrologii indyjskiej, albo jeszcze przed dr Stala zrobimy z Brihad Parashara Chora Shastra, czyli taki klasyczny traktat astrologiczny i dosłownie dwa zdania na temat wagi. To znak Sri schodzący głową i silny w dzień. Jest czarny i dominuje w nim rajas. A ten rajas to są pragnienia, to jest pasja. Kiedyś o tym będzie więcej, ale dzisiaj to musimy na razie tak tutaj zostawić. Związany jest z zachodem i przebywa na ziemi. Może być destrukcyjny, przebiegły. Reprezentuje siódrów lub czwartą warnę. Jest dwunożny, a ciało ma średniej budowy. Jego władcą jest Wenus. No i teraz wspomniana doktor Stala, wprowadzenie do astrologii indyjskiej, też dosłownie trzy zdania. Władcą wagi jest Wenus jako znak męski, będzie oznaczał skierowanie energii na zewnątrz, zatem to market, sztuka, dzielenie się. Gdy znajduje się na ascendencie, to właściciel horoskopu potrzebuje i dąży do balansu harmonii. Bardzo często ma problem z podejmowaniem decyzji, bo wciąż rozważa różne opcje. Stąd jest ta symboliczna waga. Ona szuka tak naprawdę harmonii i balansu i z tym ma też problem. Pokazuje region miednicy, organy reprodukcyjne, to już też bardziej się odnosi do tego poprzedniego slajdu, gdzie umieściłem te wszystkie części ciała. Wenus to żywioł wody, więc waga wiąże się z układem moczowo-płciowym, nerkami, widocznymi organami seksualnymi. To też może być pewna podpowiedź w, stosunku do, w kontekście jak najbardziej tej postaci, może to też być ciekawe. No myślę, że to, myślę, że to tyle takiego wprowadzenia. Więc ta, ten znak ma naturalne tendencje związane z Wenus. O tym pamiętajcie, chociaż w tym przypadku tak mocno się to nie zamanifestowało, ponieważ ta Wenus w tym horoskopie nie jest tak mocna jak w horoskopach wag, które są bardziej artystyczne. Takie dwa przykłady Wam też tutaj przygotowałem. To będą później wagi. Które są znanymi artystami. Zatem pierwszy punkt, jak zwykle, to jest to miejsce, to jest nasza głowa, i, czyli krótko mówiąc, to miejsce zostaje nałożone na głowę, na bazę tej wagi. Zatem, jak było wspomniane, no, biznes, wyjście do świata, ogólnie wyjście do świata, małżeństwo będzie istotne, ale w związku z tym od razu to dodajmy do tego punktu. To miejsce, jak pamiętacie, to miejsce jest bardzo ważne. Tym bardziej dla wagi, bo to jest siódmy dom. Czyli waga dostaje. Bo siódmy dom, oczywiście, to jest wyjście do świata dla wagi. Tak więc dla wagi, to miejsce będzie wyjściem do świata. I tu jest trudność, ponieważ tym domem włada Mars. I to nie jest dobre, to nie jest łatwe, bo. To od razu pokazuje, że chociażby pierwsze małżeństwo, które ukazuje siódmy dom, może być trudniejsze. Wagi są narażone na to, że pierwsze, zwłaszcza pierwsze małżeństwo, może być nieudane. Wiadomo, wszystko będzie zależeć od tutaj kilku planet, ale jest duża tendencja w tym kierunku. I ogólnie te inne rzeczy związane z tym siódmym domem, związane z interakcją naszą, z ludźmi, ze światem, to jest właśnie no, ukazane poprzez ten to hasło wyjście do świata i to może wszystko mieć znamiona Marsa, tak? Ja to biorę z tego, że tym domem przecież włada Mars. I to jest Malefik. To jest planeta trudna. To jest bóg wojny, to jest to są nieporozumienia, to jest e, konflikt. Oczywiście dużo będzie zależeć w tym jednym horoskopie, jak i we wszystkich oczywiście horoskopach dla Wag, będzie dużo zależeć tutaj od tej kondycji Marsa. Z tym, że no, o tym też będzie w tym przypadku, bo ten Mars tutaj jest problematyczny. On tam, z tego co pamiętam, za chwilę jeszcze zobaczymy to głębiej, ale on jest w retrogradacji, dodatkowo w dwunastym domu, czyli w trudnym domu, a planety w retrogradacji, mimo że pokazują pewną siłę i pewien potencjał, to jednak, no, zwłaszcza gdy nie są dobrze umiejscowione, zdecydowanie są uważane za trudne. I to sobie omówimy głębiej za moment. Następny punkt to będzie to miejsce w horoskopie, więc to jest drugi dom. Zatem, dom dotyczący bogactwa, rodziny, jedzenia, naszej mowy. To jest ten dom, bo to jest drugi dom dla wagi, ale on oczywiście ma duży, duże konotacje z tym skorpionem znowu nieszczęsnym. No tutaj, oczywiście, mówię nieszczęsnym, bo dla każdego z nas to miejsce będzie. Najtrudniejsze w horoskopie i dla wagi jest to e, drugi dom, czyli karma z rodziną albo z tymi zasobami, albo w, nasza mowa może to oznaczać przykładowo rozwód rodziców, ale też kwestie dotyczące płynności finansowej, no, wszystko tu będzie zależne od siły tych planet. Z tym, że tym domem również włada Mars, ale to myślę, omówimy sobie już tam później w szczegółach. Na razie mówimy o tych suchych tendencjach. Natomiast w zamian tego wszystkiego, z racji tego, że skorpion to są spadki, to jest spadek, a drugi dom to jest źródło bogactwa. To jest układ pod to, aby taka waga mogła otrzymać spadek. Oczywiście, źródło bogactwa poprzez skorpiona, czyli dosyć podobna sytuacja. Mieliśmy w poprzedniej części, czyli wszystko, co jest związane ze skorpionem, może być. Sprzyjające, czyli temat zdrowia, chorób, jak najbardziej, bo przecież to jest ósmy dom, ale i ezoteryka, astrologia, tajemnice. I ogólnie pamiętajcie, też o tym już mówiłem, że ósmy dom jest fajnym domem, fajnym miejscem w kontekście naukowców, bo wiąże się z odkrywaniem nowych rzeczy, z odkrywczością. Dlatego, bo ten dom ukazuje tajemnice, tak. Jest to ta energia, która chce odkrywać nowe rzeczy, więc to niekoniecznie musi to być oczywiście ezoteryk. Może to być bardzo dobry odkrywca. Tym bardziej, jeśli inne planety, jakby inne cechy uwypuklą, na przykład mocny Mars, może pokazywać inżyniera jak najbardziej, no to wtedy będzie to człowiek zorientowany w tym kierunku, i tak należy to wszystko. Tutaj interpretować. No, niemniej, oczywiście, w przypadku Zygmunta Freuda to zdrowie i te sprawy głębsze. Wiadomo, że skorpion, o czym mówiłem, jest związany z duchowością. Jest to znak bramiński, ale i z przeszkodami, z pewną transformacją. Jeśli chodzi o tą karierę, status społeczny związany z karierą, jest to, pamiętacie, dziesiąty dom w każdym horoskopie, więc to będzie to miejsce. Jak widać, Przypada to na mama, dom rodzinny, nieruchomości, ziemia, samochody, emocje. Chodzi o to, że kariera uwagi może być związana chociażby z opieką nad innymi. Bo te dwie rzeczy się tutaj nachodzą na siebie, więc jakby dochodzi do pewnego jakby wzmocnienia tych czynników. Jak najbardziej również powiązane to wszystko może być z nieruchomościami. No więc szpitale, jakieś hospicja i tak dalej, to jednocześnie są nieruchomości. I jednocześnie ten aspekt związany z opieką nad innymi. Czwarty dom opieka, bo jak pamiętacie, czwarty dom ukazuje mamę, która no, archetypicznie ma cechy związane z opieką, z karmieniem. Również to może pokazywać, że matka może nam pomóc w jakimś stopniu w naszej karierze, bo to jest ten sam, oczywiście, efekt wynikający z tego, że czwórka nakłada się na dziesiątkę. Więc matka może też nas jakby ukierunkować i pomóc nas nam w karierze. Jeśli chodzi o kolejne trudne miejsce dla wagi, to będzie zdecydowanie tutaj, jak widzicie, no, mamy podwójne negatywne wzmocnienie. Dwunastka w 6, albo szóstka w dwunastce. Więc szóstka wrogowie, dwunastka za granica. To też zostało już, powiem Wam, przećwiczone na kilku horoskopach. Waga ogólnie w miejscach odosobnienia, bo przecież tutaj mówimy o 12. domu, w miejscach izolacji jest narażona na wrogów, na pojawienie się przeszkód, wrogów. Takim przykładem jest chociażby Zdzisław Beksiński, bardzo ciekawy przypadek, który miał dodatkowo bardzo słabą tą planetę odpowiadającą za, tą, za ten dom. I no, może kiedyś wam pokażę ten horoskop, ale tam dosłownie ma to bezpośredni związek no, z jego odejściem nieszczęsnym z tego świata. I to było w momencie, kiedy on oczywiście już żył samotnie, więc był jako waga, jakby dwukrotnie narażony na jakieś problemy. Może to też pokazywać, tutaj, wracając do tej wagi ogólnie, może to też pokazywać, że kariera. To znaczy, praca, dokładnie mówiąc, praca pod kimś albo po prostu praca jako służenie innym, bo tu mówimy o szóstym domu dla wagi, czyli o tym domu, jest związana z domem dwunastym, czyli albo z zagranicą, albo z duchowością, albo ponownie z tematami zdrowia, chorób, służbą zdrowia, to jest właśnie dom dwunasty. Też pamiętacie, dwunastka pokazuje podświadomość. Więc takie tutaj inklinacje w stronę psychologii, powiedzmy. Może też to pokazywać, że waga jest skora, aby dawać datki na cele bardziej duchowe, chociaż myślę, że w tym przypadku mogło tak nie być. Wiadomo, że ogólnie ta postać była raczej negatywnie nastawiona do wszelakich instytucji religijnych, no ale tu mówimy o tych tendencjach. I zbierze się to z tego, że dwunasty Dom to też pokazuje datki, nasze datki i oczywiście przede wszystkim utrata zdrowia. Tu jest dosyć mocnym czynnikiem negatywnym, który się może zamanifestować. Dużo będzie zależeć od siły tej planety. Szóstka nakłada się na dwunastkę, czyli dwa trudne domy, dwa domy związane z chorobami. Eee, chociaż też trzeba będzie przede wszystkim sprawdzić, co zrobimy tutaj w tym przypadku. Trzeba będzie sprawdzić, gdzie wystąpiło u Freuda, takie nagromadzenie negatywnych energii, a jest to bardzo widoczne, i to było troszkę w innym domu. E, zobaczmy dalej. Zarobki przez piąty dom, z tego względu, że to miejsce, czyli właśnie nasza wypłata, wodnik to jest zawsze miejsce naszej wypłaty, dla wagi przypada to na dom oczywiście piąty, czyli zarobki mogą przyjść poprzez piąty dom, poprzez inteligencję, wiedzę. Tutaj trzeba jeszcze dopisać uczniów. Tego nie zrobiłem, ale to, jest, to, to się oczywiście wiąże z wiedzą. Piąty dom, czyli zarobki mogą pochodzić poprzez posiadanie uczniów. Mogą to też być inwestycje. Nawet jakieś loterie. Tutaj tego nie dopisałem. Twórczość, rozrywka. No, jest tutaj spory zakres możliwości, ale główne są takie. Jeśli chodzi o dzieci wagi, to dzieci wagi to jest piąty dom, zwłaszcza dla mężczyzn. Trochę jest inna sytuacja dla kobiet to będzie dziewiąty, chociaż też można brać piątkę pod uwagę. I te dzieci dla wagi są Saturn, są takie związane z Saturnem i z Rachu. No z tej racji, że tym domem, czyli piątym domem dla wagi tu mamy ten znak, wodnik. Wodnikiem włada Saturn Rachu, więc to nie jest zbyt sprzyjająca sytuacja, bo dzieci mogą być mieć jakby jakieś trudy trudniejszą karmę no są przede wszystkim planety maleficzne. Oczywiście będzie wszystko zależało od jakości, kondycji tych planet, akurat przecież w przypadku Beksińskiego to się bardzo mocno powiązało i faktycznie jedyne dziecko Beksińskiego, które jest ukazywane przez ten dom piąty i faktycznie no, tam były mocne mocne transformacje. Saturn ogólnie będzie pokazywał wypalanie karmy, smutek Starsze rodzeństwo, uwagi, to jest jedenasty dom. Oczywiście wszędzie to będzie jedenasty dom, ale w tym przypadku nakłada się to na to miejsce, czyli starsze rodzeństwo związane ze słońcem może pokazywać to sytuację taką, że to starsze rodzeństwo będzie mieć duże ego, albo wysoki status społeczny, bo słońce te rzeczy ukazuje. Może też pokazywać konotacje z wiedzą, wiedzą duchową, bo słońce też ukazuje wiedzę. Jeśli chodzi o ojca, dla wagi to będzie to miejsce, bo to jest dziewiąty dom, więc ojciec merkurowy, merkurowy czyli związany z bliźniętami, z komunikacją, e, może z przekazywaniem wiedzy. No tu akurat tych możliwości jest bardzo wiele, ale ogólnie ojciec. Merkurowy. Merkury to też jest biznes. Jeszcze sprawdzimy to miejsce, trzeci dom uwagi, związany z dziewiątką w Kala Purusha, czyli większa chęć do komunikowania się na tematy związane z dziewiątym domem, czyli filozofie, wyższe systemy, wyższe, no jakaś taka powiedzmy wyższa wiedza, duchowość, dalekie podróże. No jak widzimy, ostatni punkt, bo ta waga ma tutaj dwa, dwa miejsca podwójnego wzmocnienia negatywnego, bo to jest w ogóle ciekawy przypadek tej wagi, bo ta szóstka nakłada się na dwunastkę i dwunastka na szóstkę, zatem również ten dom może przynieść choroby. No i bardziej pogłębiona analiza, zaczniemy od tego Słońca. To jest ciekawe, że w tych dwóch horoskopach, w horoskopie Junga i Freuda, Słońce jest w siódmym domu. Jest to znacząca cecha, która właśnie te dwie postacie do siebie przybliża. Jest to mocna cecha charakterystyczna dla osoby. Dlatego, bo jak pamiętacie, Słońce pokazuje naszą interakcję ze światem. Nasze ego, naszą duszę. Słońce i Księżyc, dwa światła w horoskopie, bardzo ważne planety w analizie. Również i Atmakarake należy brać pod uwagę też władcę pierwszego dla Przypomnienia, władce e, oczywiście pierwszego domu, ale wracając do tego słońca. Sam w sobie ten fakt, że słońce w tym miejscu jest wywyższone, bo w baranie jeśli widzicie słońce w baranie ono jest wywyższone, oznacza, że człowiek może mieć bardzo dużą siłę przebicia, wiarę w siebie, wpływ na innych, tak? To są rzeczy, to są potencjały, które bardzo dobrze można wykorzystać i same w sobie są czymś dobrym. No ogólnie, każda planeta wywyższona pokazuje z jednej strony potencjał, z drugiej strony może być problematyczna. Zwłaszcza takie problematyczne umiejscowienie daje Słońce w siódmym domu. Ponieważ jak pamiętacie siódmy dom pokazuje naszą interakcję ze światem. No więc wiemy to też z własnego życia, że jeśli w tych kontaktach z ludźmi za dużo ego się pojawia, to jest problem, tak? I to właśnie zarówno u Junga, jak i u Freuda mamy ten układ zbyt dużo ego w związku z tym zbyt dużo no, jakiś konfliktów, nieporozumień, chęci budowania swojej pozycji i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jest to w tym umiejscowieniu, w tym, w tym położeniu, ma to tak jak mówię, dużo plusów. Myślę, że głównie będzie wszystko zależeć od tego, jak my wykorzystujemy to ego. Czy dla dobra innych, czy dla właśnie bardziej własnego dobra. Utwierdzania się we własnych przekonaniach, i tak dalej. Jak najbardziej Słońce w Siódmym Domu naraża człowieka na tą drugą sytuację. No ale oczywiście mamy zawsze wybór. Niestety, w przypadku tego horoskopu, tego wyboru w tym przypadku mogło być mniej. Otóż Słońce jest uszkodzone, tak? więc, jest to sytuacja, która jest niesprzyjająca dla. Przejawiania się no, Słońca w horoskopie. Słońce ma dwie cechy. Może uwidaczniać też swoje dobre strony z racji tego, że e, no, Słońce jest planetą w gunie, mimo wszystko dobroci w gunie m, duchowej. Więc, zawsze na taką sytuację e, rozwijanie swoich cech duchowych, swoich e, przejawów w tym kierunku byłoby bardzo wskazane przerabianie ego i tak dalej, i tak dalej. Niemniej no to jest trudne, tak? bo Rahu jako, jako malefik, jako planeta, która daje chaos, symbolicznie Rahu to jest dym, taka energia, która daje wątpliwości, naraża człowieka na błędy. Dodatkowo mamy tutaj niestety aspekt Marsa, ponieważ to też jest główna zasada, Mars aspektuje zawsze ósmy dom. Od siebie więc zauważmy, mamy w tym nieszczęsnym domu, gdzie Jung ma słońce, czyli swoją duszę, mamy Rachu i Mars, i to już jest bardzo trudne połączenie, więc może wprowadzać niepewność i chaos. Rachu wprowadza właśnie niepewność, niezdecydowanie naraża człowieka na błędy, dlatego co może być w ogóle trudne w ustalaniu klarownych, może i celów i ścieżki życiowej. To po pierwsze. Rachu jest związane z iluzjami, złudzeniami, więc może prowadzić do mylenia rzeczywistości z jakimiś wyidealizowanymi też wizjami. To jest bardzo ważne. Rachu jest odpowiedzialny za iluzję, jest demonem. Może również pokazywać nadmierne ambicje, dlatego bo to słońce, to jak wiadomo, ego, to są też ambicje, ale to rachu też ukazuje w pewien sposób nasze. Pragnienia, więc słońce z rachu może wprowadzać nadmierne ambicje, które mogą być też często nierealne, niepraktyczne. Może pokazać to ta joga, czyli to połączenie planetarne, chwiejność, ego, pewną niepewność, niezdecydowanie, zwłaszcza, że waga ogólnie jest na to narażona, co przedstawiłem Wam chwilę wcześniej. Dodatkowo takie połączenie może pokazywać zbyt dużą wagę przywiązywaną do opinii społecznej i zewnętrznych też sukcesów. Trudność ogólnie w samoakceptacji, to rachu może właśnie przyczyniać się do trudności w samoakceptacji, ponieważ osoba może być bardziej skłonna do podążania za oczekiwaniami społecznymi niż własnymi przekonaniami. Może zatem bardziej kierować człowieka w stronę podejścia materialistycznego przywiązania do przywiązywania do materialnych celów ziemskich przyjemności. To słońce bardziej uwidacznia tą no, negatywną wtedy swoją stronę bo tutaj mówimy o ego. Jak najbardziej będzie to miało kontekst związany z ten negatywny kontekst związany ze związkami bo tu przecież mówimy cały czas o siódmym domu. Dom bardzo mocno powiązany ze związkami, z naszym pierwszym małżeństwem, więc to rachu nie jest korzystne. Mimo tego, że ogólnie za chwilę jeszcze powiem więcej o rachu. Rachu jest w ogóle silne, też w siódmym domu, więc też ma pewne cechy, dodatnie można by to uznać. Niemniej w siódmym rachu nie jest dobre, ma plusy i minusy, na ogólnie mówiąc, natomiast ze słońcem, zwłaszcza też z Wenus. To nie są dobre połączenia. Może też pokazywać nagłe zmiany i nieprzewidywalność, bo takie cechy przejawia rachu. I w niektórych przypadkach, może i w skrajnych przypadkach, może pokazywać tendencje autodestrukcyjne lub skłonność do ryzykownego zachowania. Jeśli chodzi o rachu, te bardziej pozytywne cechy rachu ogólnie jest odpowiedzialny za nasz autorytet. Więc tak się dzieje, dziwnie, że. Znaczy, tu mówię dziwnie tak w tym kontekście, że Rachu przecież to jest malefik, to jest demon. Ale jeśli on jest mocny w naszym horoskopie, w siódmym domu jest faktycznie to dobre umiejscowienie dla Rachu, bo to jest Digbala, czyli siła kierunkująca. I to ogólnie może wspierać, taką budować aurę naszej takiej wyjątkowości i wysokiego autorytetu. Kończąc temat rachu, tutaj trzeba dodać ważny element, otóż rachu w tym horoskopie to jest atma karaka, czyli dusza ta na, na tym najgłębszym poziomie, więc główne lekcje życiowe będą szły przez Rachu i w ogóle jeden cytat z książki astrologicznej z pewnego takiego klasyka Jyotish Fundamentals, mój drodzy wiści Larsen, rachu, co to oznacza, jeśli mamy Rachu jako atma karaka? Te osoby bardzo łatwo ufają innym, przez co mogą zostać oszukane, zwodzone, lub same mogą oszukiwać. Powinny one nauczyć się akceptować sytuację, gdy ktoś je oszukuje i nie trzymać się ich. Osoby z zagranicy albo z dalekiego świata również odgrywają wielką rolę w ich życiu. Istotne, by zachowywały czyste serce i dobroć. To też nie oznacza, od razu trzeba to dodać, abyście się też nie bali swoich horoskopów, zwłaszcza jeśli zobaczycie Atmakaraka Rahu. Dalai Lama, z tego co pamiętam, ma Atmakaraka Rahu. Już tam nie wchodząc w szczegóły i w oceny, tak? To wszystko będzie zależne od wielu układów planet. Generalnie Atmakaraka Rahu też może pokazywać osoby duchowe. Jeśli Atmakaraka jest mocna w naszym horoskopie, cały horoskop jest mocny. I tak możemy tu uznać, bo Atmakaraka jest Digbala, rachu w siódmym domu jest mocne, dlatego no, mamy co najmniej tutaj dwie planety mocne: Słońce, wywyższone, rachu jako atma Karaka jest Digbala. Dlatego to w zasadzie wystarcza, aby człowiek mógł się tutaj mocniej przejawić w tym świecie i zaznaczyć. Mamy coś takiego w astrologii jak Pancianga. To jest taki element astrologiczny, jakby przed, jeszcze przedhoroskopowy w pewnym sensie. On tutaj, no, tutaj ukazuje fajne, znaczy fajne w tym sensie, że bardzo użyteczne, wartościowe informacje dotyczące chociażby faz księżyca, naszej nakszatry, karany. Tu jest dużo rzeczy, to jest ta grafika, którą tu widzicie po prawej stronie. Oczywiście nie będę tego omawiał, bo to, są, to jest kilka, to jest wiele wykładów, ale ogólne rzeczy. Można jeszcze przed analizą zobaczyć, czy tutaj nie dochodzi do pewnych konfliktów chociażby. Na poziomie żywiołów, i w tym przypadku jest duży problem z Marsem, ponieważ Vara, czyli Vara, to jest planeta, która włada dniem, którym Karl, przepraszam, nie Karl Jung, ale Sigmund Freud się urodził, i tu chodzi o wtorek, czyli wtorkiem włada Mars, tak. I jeśli faza księżyca również jest władana przez tą samą planetę, mówimy tutaj o konflikcie na, na poziomie żywiołów, zatem Mars w tym horoskopie ma duży problem. Więc to od razu trzeba przeanalizować, ogólnie przynajmniej, i powiedzieć o tym, że mm, będzie to dotyczyć przede wszystkim domu drugiego. Z racji tego zauważcie, że tak, domem drugim władza Mars, czyli tematy z rodziną, z bogactwem. Może to też jak najbardziej dotyczyć znaku, czyli skorpion. No jest tutaj wiele tematów. Na razie tak rzucam hasłowo. I ten siódmy dom, czyli relacje. Czyli władca tego domu ma duży problem. Czyli tym bardziej tu jest no, wielka, no nie chcę mówić masakra, bo wiem, że to słowo nie jest zbyt lubiane, ale jest tutaj duży problem. Jakby tego było mało, Mars jest w domu Dusztana, czyli tym trudnym domu, w domu dwunastym, co nie jest też korzystne. Nazywa się to Kudza dosza i oznacza złe narodziny. W tym sensie złe narodziny, że same narodziny mogły być bardzo bolesne dla tego człowieka. I taki układ występuje, jeśli Mars jest umiejscowiony w określonych domach. Jednym z tych domów jest dom 12. Mars nie lubi być w tym, w tym domu. Zwłaszcza jeśli on jest w retrogradacji. Więc no, drugi, siódmy dom, na pewno duża trudność. Ogólnie Mars zawsze ukazuje nasz system nerwowy, nasze nerwy, naszą odporność psychiczną, więc to wszystko może być tutaj bardzo mocno problematyczne. Ponadto ta kuja dosza oznacza, że człowiek może być, może się czuć, może być narażony na wpływ innych ludzi. Taki układ pokazuje, że człowiek może być bardziej podatny na wpływy innych osób. Też myślę, że w tym układzie to mocne pompowanie ego jest rodzajem obrony przed taką sytuacją ponieważ no w przeciwnym razie człowiek może być zupełnie zdominowany przez określone sytuacje, osoby i tak dalej. To jest kudża dosza. Kolejny temat to Ketu w pierwszym domu, które oddziela od ludzi generalnie, może to powodować taki rodzaj dystansu, natomiast też daje pewną intuicję. Jowisz w szóstym. Zauważmy z jednej strony jest to coś korzystnego, bo Jowisz jest we własnym znaku. Jowisz, jak widać na grafice, włada rybami, więc to już wiecie, że jeśli mamy taką sytuację, to ta planeta może dać coś dobrego, ale to jest w domu dusztana. I ogólną, taką podstawową zasadą bardzo ważną jest to, że beneficzne planety, czyli te korzystne właśnie, Jowisz między innymi, Księżyc Wenus, one nie powinny być mocne w domach dusztana, bo to nas naraża na, bo to jest jak taka otwarta brama do negatywnych rzeczy wynikających, wszystko co się wiąże z szóstym domem, no i też z dwunastym tak naprawdę, więc też duży temat, chciałaby to głębiej posprawdzać, ale ogólnie zdrowie, wrogowie, przeszkody i tak dalej. Dużo lepszy układ to jest w domach dusztana, czyli 6, 8, 12. Dużo lepiej mieć tam właśnie malefiki, z tym, że też nie takie słabe. W tym sensie mówię, że malefik, który jest mocny w domu dusztana, jest w stanie nas zabezpieczyć przed tymi negatywnymi rzeczami. Jest takim rodzajem strażnika. Odwrotną sytuacją jest właśnie benefik. Mocny. Tym bardziej mocny, tu jest mocny benefic, bo w swoim własnym znaku jest to niekorzystne, czyli dużo zła może przychodzić, bo tutaj mamy tak symbolicznie mówiąc otwarte drzwi na wszystkie negatywne rzeczy wynikające z tego domu 6-12. Kolejny ważny punkt w tym, tak naprawdę, rozczytywaniu horoskopu, bo można wchodzić głębiej w te rzeczy, w analizę domów i tak dalej, stosować różne metody. Też to mówię po to, abyście mieli wyobrażenie. Na razie robimy rozeznanie tych planet, jest to wstępne czytanie horoskopu. Więc, jak pamiętacie, księżyc będzie bardzo ważny, bo księżyc jest zawsze ważny w horoskopie. I tutaj, podobnie jak ze Słońcem. Ta planeta ma dwie strony medalu. Z jednej strony Księżyc jest świetny, bo w Byku jest wywyższony, więc bardzo podobna sytuacja jak ze Słońcem więc super. Słońce i Księżyc, dwa światła w horoskopie są wywyższone, dodatkowo Rachu Digbala więc mamy układ trzech bardzo mocnych planet, i to jest, jak mówię, wystarczające, aby mocno się tutaj przejawić w tej naszej materii. Natomiast, a tu można by jeszcze to dodać, bo księżyc w horoskopie jest mocno związany z tematem, z tematem Nie Jest 27 nakszatr w horoskopie i to są już takie nasze predyspozycje, potencjały najwyższe, najczystsze, coś, co mamy naj Mocniejszego, najczystszego od wszechświata, od Boga. Można by to też tak nazwać. I tak się składa, że tą z tych 27 nakszatr, jakie mamy do dyspozycji, tą nakszatrą u Freuda jest no, taka uważana za jedną z najlepszych chyba nakszatr. Ruhini jest bardzo fajną nakrzatrą, bo ukazuje taki, taką dużą, dużą charyzmę. Ten umysł może mieć w sobie dużo cech takich bardzo hipnotycznych, ciekawych, charyzmatycznych. To się oczywiście bardzo mocno tutaj wiąże z tym słońcem, które jest też wyjątkowo silne. I są to te pozytywy, tak? Natomiast z drugiej strony, księżyc w ósmym domu to jest Marana Karakastana, czyli w upadku. Jeśli mamy księżyc Marana Karakastana, oznacza to, że w poprzednim życiu mocno nawywijaliśmy w temacie domu 12, więc albo chodzi o związki, bo dom 12 też jest brany pod uwagę nawet w kontekście małżeństwa, ale też może to dotyczyć obszaru duchowego. To oczywiście będzie wpływać przede wszystkim na te interakcje ze światem, bo księżyc to ukazuje, to jak się układamy z ludźmi. Przejawia nasze wyższe cechy typu współczucie, wrażliwość i tak dalej. I w tym horoskopie będzie mieć też bezpośredni związek z Domem Dziesiątym, który włada, czyli bardzo mocny kontekst związany z pracą, z karierą zawodową. Tym domem włada Księżyc. Można by jeszcze dodać z tych ogólnych rzeczy odnośnie księżyca i merkurego jako połączenie, jest to fajny układ pod, jeśli coś takiego widzicie, yoga, księżyc z merkury, to człowiek może się zajmować terapiami, zdrowiem, terapiami naturalnymi, jest to korzystne, ale też to pokazuje bardzo zmienny umysł. Natomiast właśnie dla lekarzy jest to, jest to bardzo rzecz sprzyjająca. Um... Co tu można jeszcze więcej dodać z takich ogólności? Władca trzeciego, można wchodzić głębiej, tak? Jeszcze powiedzmy o tym Saturnie. Władca trzeciego pokaże pragnienia, więc ten władca jest w dziewiątym domu, więc pragnienia związane z dziewiątym domem może też chodzić chociażby o e, dziewiąty dom. Jak pamiętacie, autorytety, czyli e, chęć zdobywania takiej pozycji społecznej, ale i wyższe wykształcenie, wiedza. To są tego typu historie. No, i w temacie zdrowia patrzymy, który, który dom jest najbardziej problematyczny. Tutaj ta siódemka, zdecydowanie ten siódmy dom, jest najbardziej trudny, bo mamy to słońce, rachu, dwa malefiki plus Mars. Tu jest duży problem w tym horoskopie. I zauważmy, że jest to pierwszy dom. I teraz ta grafika, która była na początku nagrania. Pierwszy dom, jak pamiętacie, czyli głowa najbardziej narażona, górna część ciała najbardziej narażona na choroby. Tam energia się będzie mocno kumulować w negatywny sposób. Oczywiście można to jeszcze głębiej przeanalizować. Wenus, Rachu, Słońce też pokazuje predyspozycje pewne chorobowe, jak najbardziej, ale to już jest też temat głębszy. Ostatnia albo przedostatnia grafika, jak mówiłem, dla Pewnego porównania, dwie wagi. Natomiast w pierwszym przypadku, David Gilmour, Wenus jest w wykresie D9 Digbala a w wykresie pierwszym jest w egzaltacji, czyli jest wywyższony. I to też nakłada się ta Wenus, czyli dla artystów, jest to główna planeta. Wenus w szóstym domu, czyli też obszar pracy. I taki sam jest układ w horoskopie. Zdzisława Beksińskiego, tutaj Wenus w D9, D1 jest w i w egzaltacji. Ostatnia grafika, znana postać. Pan z Wąsikiem z czasów II Włeśki. Również waga. Podobny układ w tym sensie, że też słońce wywyższone w Siódmym Domu. Czyli to przejawianie ego. Niestety dodatkowo jest tu Mars, chociaż w horoskopie Freuda Mars aspektuje ten dom. W pewnym stopniu jest to podobny, podobna sytuacja. Mars, Bóg Wojny, tak, więc też będzie się to odnosić do Freuda w tych relacjach. Ogólnie w siódmym domu, jeśli mamy Marsa, to nie jest korzystne. Mars w siódmym domu, mimo że on jest we własnym znaku bardzo mocny, Bóg Wojny, to jednak Mars w siódmym to jest też Marana Karakastana, więc będzie dawać duże problemy. Jeśli chodzi o kontekst sztuki, to ta Wenus nie jest tak mocna jak u wyżej wymienionych, natomiast wykres D9 pokazuje, że ta Wenus jest na ascendencie, zatem można uznać, że ta strona artystyczna była rodzajem talentu, bo taki tutaj układ pierwszy, piąty, dziewiąty dom w tym wykresie pokaże nasze talenty, więc, no, ów Pan miał tutaj tą Wenus, więc jak najbardziej. Ale w wykresie głównym e, nie jest to takie mocne, zwłaszcza ta Wenus jest w retrogradacji, czyli osłabiona, również analizując wykres dotyczący edukacji, tam też karmy nie było dobrej, e, tam słońce było słabe, i tak dalej, dlatego no, pan się nie dostał na Studia. Jeszcze chcę dodać, że moją intencją w tym momencie nie jest porównywanie Freuda do tego pana z Wąsikiem i sugerowanie, że wszystko co robił ma tutaj takie bardzo negatywne znamiona. Zdecydowanie nie o to mi chodzi. Chcę Wam jedynie ukazać to słońce. Jego niekorzystne działanie na takim bardzo jaskrawym przykładzie. Bierzcie to pod uwagę, że naprawdę nawet jedna planeta, która będzie się różnić, może w znaczący sposób wszystko zmieniać, ale mówimy o kontekście Słońca. Ok, myślę, że to wszystko na dzisiaj. Zapraszam do komentowania, do dyskutowania, do dyskusji. Macie jakąś ochotę zapytać o coś, napisać do mnie na maila widocznego na ekranie. No i pozdrawiam, trzymajcie się. Do usłyszenia.